Między Marią Dębską a Dawidem posiadło coś dzieje się od dłuższego czasu. Fani plotkują, a celebryci milczą, tylko od czasu do czasu dolewają oliwy do ognia. Na przykład nie szczędząc sobie drobnych czułości, na których zostali już przyłapani przez czujnych paparazzi Nic dziwnego, że w końcu musiało dojść do zabrania głosu. Choć Maria i Dawid unikają mówienia o życiu prywatnym, Maria Dębska podzieliła się krótkim, lecz solidnym komentarzem. O to co zdradziła. W rozmowie z plejadą Maria wyznała, że stara się nie czytać plotek na temat swojej relacji z Dawidem. Mimo to nie potrafiła zaprzeczyć, że widziano ich w Katowickim hotelu, walcie oraz na festiwalu muzycznym. W zaistniałej sytuacji aktorka postanowiła iść z zaparte i nie udzielać żadnego komentarza. Wolałabym nie komentować swojego życia prywatnego. Odpowiedziała krótko na pytania plejady. choć może być tak, że aktorka nie chce nic zdradzać ze względu na wcześniejszy zawód miłosny. Wiadomo przecież, że rozwód był dla niej ogromnym przeżyciem, wymijająca odpowiedź jedynie jeszcze bardziej ożywiła fanów. Warto zauważyć, że Maria bardzo ceniła sobie już 2022 rok, gdy nie było jeszcze plotek o Romansie z Dawidem. W rozmowie z Plejadą mówiła, że mimo wszystko wydarzyło się w tamtym roku wiele pozytywnych rzeczy i sporo się z nich nauczyła. Uważała także, że to był wspaniały czas i może mówić o wielkim szczęściu. Mam poczucie, że to był wspaniały rok. Mimo że na świecie bardzo trudny i że wojna jest tuż obok nas, na świecie dzieje się bardzo dużo rzeczy, przez które nie da się udawać, że jest super, dla mnie osobiście on był bardzo dobry. Bardzo dużo się nauczyłam i odbieram go bardzo pozytywnie, zapewniała kropka poniższymi słowami odwoływała się nie tylko do prywatnego życia, ale również trudnej sytuacji na świecie kropka cenię sobie w życiu takie momenty, kiedy widzisz wszystko w ciemnych barwach a nagle okazuje się, że możesz na to spojrzeć zupełnie inaczej. Kiedy wyciągasz wnioski, kiedy uczysz się, mimo że to jest bolesne. Patrząc na to, że aktorka życie z byłym mężem określała jako zaciskanie zębów przez wiele lat, słowa o wyciąganiu wniosków dały nadzieję, że rozgląda się za nowym partnerem, który zapewni jej szczęście. Czy je znalazła i czy zdecyduje się nim podzielić oficjalnie, wydaje się kwestią drugorzędną. Najważniejsze dla fanów jest to, by nie wrócił stan, o którym mówiła w internetowym programie Magdy Mołek. Zaciskałam zęby w nocy. Bardzo mocno i w wielu sytuacjach, żeby zdusić to, otrzeć łzy w kuchni i wrócić uśmiechnięta. Czytaj też, Maria Demska. Liczy tylko na siebie. Przyczynili się do tego mężczyźni rozwiedzeni. Maria Demska i Marcin Bosak wpadli na siebie na imprezie. Zrobiło się niezręcznie, Marcin Bosak na randce z tajemniczą nieznajomą. Dębska to przeszłość.